A życie techniczne w San Francisco to też imprezy. Aktualnie trwa jedna z najbardziej znanych konferencji Network Security w Stanach Zjednoczonych i w ogóle na świecie. Przed chwilą wyłączyłem, podjeżdżając tu, gdzie podjeżdżam, zaraz wam powiem, gdzie jestem, wyłączyłem Wi-Fi, wyłączyłem Bluetooth, żeby mój telefon nie został zhakowany, ponieważ zostałby zhakowany natychmiast. Gdzie jestem? Jestem w miejscu... O, już jest impreza, właśnie. Słuchajcie, jestem Cloudflare. Cloudflare to jest jedna z największych firm security. Słychać mnie w ogóle? Ale jaja! Wyciszyć. Czym jest Cloudflare? Jesteśmy w salce. Tam za plecami impreza. To jest jedna z najpopularniejszych usług ochrony sieciowej. Jeżeli jesteście atakowani przez kogoś, kto próbuje zrobić DDoS-a, no to chłopaki z Cloudflare pomagają wam przeżyć atak. Najwięksi giganci płacą im pieniądze za to, żeby ochronić się przed tym, co się dzieje. No i właśnie, ponieważ jest impreza techniczna, to oni postanowili zrobić huge party, na które ktoś to mnie zaprosił, tylko chwilę temu poznałem. No i jestem na imprezie. Tak się robi networking. Słuchajcie, przejdę się i pokażę wam, jak to wygląda. Już nie będę dużo mówił, bo jest hałas jak licho. Po prostu zobaczcie sami. Stojaki na rowery. Recykling. Bar. Jest i brama wjazdowa. Można wjechać z ulicy. Totalny czat. A tutaj zasłonięty kawomat. I opróżniona do czysta kuchnia. Tak wygląda kuchnia w firmie technicznej. Tu
Tutaj normalnie stoją sprzęty, ale tym razem wyczyścili to na imprezę. Impreza się rozkręca. Pozwólcie zatem, że się z wami pożegnam. Do usłyszenia, moi drodzy. Ja spadam na imprezę.